Dzień dobry, przyjaciele. Faktycznie nikt do mnie nie mówi już Joanna, więc nie zabraniam, ale wszyscy do mnie rzeczywiście mówią Johanka. Mam na imię Johanka, mam 46 lat i niedawno byłam chora na raka. I każdy następny dzień od tego dnia pamiętnego, kiedy zrobiono mi najpierw taki zabieg, a później jeszcze operację, jest darem. Jest takim szczególnym darem i staram się bardzo tak właśnie traktować każdy kolejny dzień mojego życia. I myślę, że bardzo jestem Panu Bogu wdzięczna, że jeszcze ciągle żyję, chociaż życie, jak przed chwilą się modliliśmy, bywa trudne. I z wieloma z tych modlitw, które przed chwilą słyszałam, które też bardzo dotykały mojego serca, mogę się zgodzić w całej pełni. Też mamy córkę, która walczy, też mamy syna, który chce poznać Boga, ale coś mu ciągle przeszkadza i wiele innych rzeczy. Także dziękuję Wam, przyjaciele, że mogliście dzisiaj się z tym też podzielić i my się z tym, z moim mężem, naprawdę zgadzamy. Amen i amen. Lubię o sobie myśleć, że jestem uczennicą Pana Jezusa, tak jak ta, której pierwszy się pokazał, kiedy wyszedł z grobu. Nie wiem, czy taka jestem. Bardzo bym chciała taka być. I kiedy o sobie mówię, chociaż mam tytuły naukowe, chociaż napisałam ileś tam książek i chociaż to i tamto i byłam tu i tam, to mnie nie określa. Żadna z tych rzeczy, żadne z moich osiągnięć. Wszystko, co udało mi się, wszystko, co mi się przydarzyło na drodze tego krótkiego życia, to wszystko mam dzięki Panu Jezusowi. A to, co jest dla mnie najważniejsze i najistotniejsze, to to, że jestem Jego uczennicą. Tak o sobie zawsze myślę i tak staram się też funkcjonować na co dzień. Kiedy miałam 21 lat, moje życie się skończyło. W sensie dosłownym. Bo wtedy właśnie umarłam. Tak jak mówi Paweł, umarłem i już nie żyję. I żeby się narodzić na nowo, ja nigdy nie mówię o sobie, że się nawróciłam, tylko narodziłam. Żeby się narodzić, to najpierw musisz umrzeć. Musisz się zdecydować. Musisz się zdecydować, kto jest Twoim Panem, dla kogo Ty chcesz żyć. Kto jest Twoją miłością, kto jest Twoją pieśnią. Dla kogo będziesz żyć? Moja decyzja, kiedy miałam 21 lat, to była taka decyzja, że ja umarłam. Umarłam dla wszystkich moich pożądliwości, dla wszystkich moich planów, dla wszystkich moich myśli i narodziłam się na nowo. Narodziłam się w zimie, słuchając o końcu świata i ja mam wredny charakter, jestem wstrętną babą. Więc musiałam się przestraszyć, musiałam zrozumieć, że tego wszystkiego tu nie będzie, że mnie nie będzie. Nie będziemy mieli naszych podróży, naszych pieniędzy, naszych kobiet, naszych mężczyzn, samochodów, cokolwiek jest naszym przedłużeniem, tego wszystkiego nie będzie. I to wszystko po prostu spłonie, a Pan Jezus zbierze to tak, jak się zbiera się obrus po imprezie. Tak zwinie to niebo, nic nie będzie, wszystko będzie po prostu ogniem. I kiedy Pan Jezus do mnie to powiedział, to zrozumiałam, że nie chcę po prostu zginąć. Nie chcę zginąć jak takie rzeźne zwierzę. I podjęłam decyzję, że oddaję całkowicie to życie pod Jego kontrolę. I to, co Pan Jezus mi objawił, to potężna miłość. Po prostu taka miłość, której nie może Ci dać żaden człowiek, choćby się bardzo starał, choćby był najlepszym człowiekiem na świecie i bardzo Cię kochał i obiecywał sobie i Tobie, że będzie Cię zawsze kochał. Nigdy, nigdy nie dostaniemy tyle od Jezusa, ile dostaniemy od człowieka. I też nigdy tyle nie damy my sami. To jest niemożliwe. Ale jednocześnie, kiedy rzeczywiście Pan Jezus
będzie naszym Panem, to będziemy w stanie dawać i brać. I dla mnie jest to też odkrycie, że mogę brać od Boga, mogę brać Jego miłość i mogę tą miłość dawać. I dziękuję za to Panu Bogu. Jest to dla mnie wielka, wielka łaska. Kolejną łaską, którą od Boga dostałam, to emocje. Ja zawsze byłam człowiekiem niezwykle emocjonalnym i tak jak mówię, jestem wredną babą. I te emocje mnie pochłaniały. Teraz, kiedy patrzę na moich różnych przyjaciół, widzę, że oni się też zmagają. Widzę, że to jest walka. Widzę, że nie radzą sobie po prostu z tymi szalonymi emocjami. I to, za co jestem Bogu wdzięczna, to między innymi wolność od tych szalonych, strasznych emocji, które po prostu byłam w ich więzieniu. Byłam też w więzieniu wielu nałogów, właściwie wszystkich możliwych, może poza narkotykami, których nigdy dzięki łasce Pana Boga też nigdy nie używałam, ale poza tym używałam wszystkiego, co było po prostu więzieniem, co doprowadziło mnie do więzienia. I Pan Jezus ze wszystkiego mnie uwolnił tak. I jestem Mu za to niezwykle, niezwykle wdzięczna. Wielu moich przyjaciół wracało do swoich nałogów, ale dzięki łasce Pana Boga ja miałam tylko raz jedyny sen, że wracam do nałogu, ale nie wróciłam do nałogu w rzeczywistości. Kolejną łaską, którą Bóg mi okazał, była prawdziwa wspólnota. Byli to prawdziwi, wspaniali ludzie. Nasz lider to był lider, który tuż przed śmiercią spotkał mojego męża na przejściu podziemnym, był na jednym ze swoich ostatnich spacerów i mówi do mojego męża: Bogdan, modlę się o was. A Bogdan: tak. A on mówi: nie. Bogdan, modlę się o was codziennie, odkąd was znam, codziennie się o was modlę. Znał nas bardzo wiele lat. I ta modlitwa, ta jego codzienna troska, jego zaangażowanie, ta miłość, taka rzeczywista miłość, to jest coś, co ja myślę też wzięłam od niego i stałam się takim wojownikiem modlitwy. Jak spytasz mojego męża, co ja lubię robić, co ja w ogóle robię, to on powie: nic, ona się tylko modli. Nic więcej ta baba nie robi. Wszystko zapuszczone, dom zapuszczony, dzieci zapuszczone, a ona tylko u tych stóp Jezusa. Stałam się taką Marią, stałam się taką kobietą u stóp Jezusa, bo uważam, że nie ma zwycięstw odniesionych po okazyjnej cenie. Jeżeli chcemy zwyciężyć też w tych walkach, o których mówiliśmy dzisiaj, przed chwilą, to musimy to robić na kolanach. Wtedy lepiej się czuje, lepiej się widzi, lepiej się poznaje. I uważam, że jeżeli chcemy zwyciężyć, to musimy po prostu uklęknąć. Notabene, jak nie umiesz już ustać, nie umiesz już stać, to uklęknij. Tak jest łatwiej i tak w ogóle jest, bo często już nie możemy stać, nie jesteśmy w stanie. Kolejną rzeczą taką, za którą jestem Panu Jezusowi wdzięczna, to dzieci. Pan Jezus nam pokazał, że jesteśmy stworzeni, żeby rodzić dzieci, żeby owocować. I dzięki łasce Pana Boga zrodziliśmy dwie śliczne istoty, ale też dzięki Jego łasce zrodziliśmy bardzo dużą ilość dzieci duchowych, córki i synów, duchowych, bożych, bogobojnych ludzi, którzy chodzą dzisiaj z Bogiem i którzy zdradzają Panu Jezusowi następnych Jego uczniów. I chyba, powiem szczerze, nie mam większej radości, niż kiedy głosimy Ewangelię, kiedy to ziarno pada na ten cudowny grunt, kiedy ktoś mówi: tak, ja chcę dzisiaj oddać to życie, chcę dzisiaj umrzeć i chcę się narodzić Ducha Świętego. Prawda, Ela? Prawda. A potem podlewa, Duch Święty podlewa. Ty kogoś dotkniesz, ty kogoś przytulisz, ty dasz mu 5 złotych, ty dasz mu, nie wiem, herbatę, ty przytulisz jego dziecko i to ziarno rośnie i rośnie i rośnie i jest wielkim, cudownym drzewem. I potem, amen, a potem następni. Dziękujemy Ci, Panie Jezu.
To jest piękne, to jest praca Pana Jezusa, którą ja zawsze powtarzam, On by wykonał sam, gdyby tu chodził jako człowiek. I dopóki chodził jako człowiek, On to wykonywał. A teraz chodzi w nas, teraz zamieszkał w nas przez swojego Świętego Ducha i teraz wykonuje to nami. Moje pytanie jest takie, czy wykonuje to nami, czy Mu pozwalasz, żeby to wykonał Tobą, bo On właśnie po to w Tobie zamieszkał. Nie tylko po to, żeby Tobie było dobrze i żebyś miał co zjeść, albo Twoim dzieciom, ale po to, żeby wykonać tą piękną pracę dalej. Czyli jaką tą pracę? Żebyśmy głosili tą cudowną wieść i żeby ludzie mogli stawać się Jego uczniami. Kolejna rzecz to zrozumienie darów Ducha Bożego. Ja uważam, że w chwili, kiedy oddajesz życie Panu Jezusowi i rodzisz się na nowo, masz wszystko, co potrzebujesz. Nie potrzebujesz nic więcej. Masz wszystko. Masz Ducha Pana Jezusa Chrystusa i masz Jego umysł. Masz Ducha mocy i miłości i przywracania do rozumu. I masz Ducha odwagi. I masz Ducha mądrości i rady. I masz Jego owoc, miłość i radość, dobroć i pokój, i łagodność i uprzejmość, i wierność i cierpliwość, i samoopanowanie. I nie potrzebujesz żadnych dodatkowych rzeczy. Masz wszystko, co potrzebujesz. I teraz trzeba to, żebyśmy to chcieli na chwałę Bożą użyć. I tak jak mówiłam, moje życie wiele razy nabierało tempa, wiele razy się zmieniało, mam różnego rodzaju, właściwie wiele rzeczy, o których ludzie mogą pomarzyć, różnego rodzaju dyplomy, różnego rodzaju tytuły, różnego rodzaju biura i tak dalej. Ale dziękuję Bogu, że mogłam z tego wszystkiego zrezygnować i tak się stało, zrezygnowałam z tego wszystkiego. Po kolei Pan Bóg nam objawiał, z czego chciałby, żebyśmy zrezygnowali, żeby ta pełnia mogła się wypełnić i mogła wypełnić nasze życie, żebyśmy mogli żyć na maksa, jak my to lubimy nazywać. Chcielibyśmy żyć na maksa, chcielibyśmy żyć w tej pełni Bożej. I zrezygnowaliśmy. Najpierw zrezygnowałam z mojej pracy na uniwersytecie i pytałam Pana Boga, no to jeśli z tego mam zrezygnować, to co Ty dla mnie masz? Ja zawsze chciałam wiedzieć, po co ja żyję, mnie męczy to, że ja nie wiem. Jestem pewna, że jak się o coś Boga pytasz, to On Ci odpowie. On Ci odpowie na maksa szczerze, jak tylko chcesz to usłyszeć. I Pan Jezus mi odpowiedział i powiedział, najpierw zaczął od kryzysu, pokazał mi i mojemu mężowi nasz kryzys, nasz osobisty kryzys, naszą osobistą porażkę i pokazał nam, że mężczyźni w naszym kraju żyją w strasznym kryzysie, że są pogrążeni w pornografii, że są nieodpowiedzialni, nie kochają Boga, nie kochają siebie, nie kochają w związku z tym też swoich żon, swoich dzieci. I zaczęliśmy się modlić, co my możemy w tej sprawie zrobić. Pan Jezus nam pokazał, żeby zrezygnować ze wszystkiego i żeby właśnie pomóc mężczyznom. Bo kiedy Pan Bóg poszukał Ewy w raju, Ewy, która zgrzeszyła, która wzięła owoc, powiedział, gdzie jesteś Adamie, powiedział. Gdzie ty, Adamie, jesteś? Dlaczego twoja żona robi to, co robi? Adamie, gdzie ty jesteś? I w 2006 roku dostaliśmy od Pana Boga takie przekonanie, że zaczynamy bardzo intensywną pracę dla mężczyzn, żeby im pomóc, żeby stali się jak Pan Jezus, żeby stali się Jego uczniami. Ale kryzys męskości zawsze się wiąże z kryzysem kobiecości. Jesteśmy od siebie bardzo zależni, jesteśmy naczyniami połączonymi. Więc mój mąż skupił się na mężczyznach i ja nigdy nie przestałam się na nich skupiać i to jest miłość mojego życia. Natomiast, tak jak mówię, Pan Bóg powołuje nas razem, jesteśmy jednością, jesteśmy razem, więc moja praca skupiła się na kobietach i od tego czasu, 2006, ja pomagam kobietom, żeby stały się uczennicami Pana Jezusa. I
Dziękuję Panu Bogu za wszystkie zmiany. Niedawno też dowiedziałam się, że mam raka. Od tego zaczęłam tą krótką historię. I Pan Jezus powiedział mi wtedy Psalm 23, jakbyś mógł mężu przeczytać. Dobrze, nie było. Chyba, że trzeba. Psalm Dawida. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brak. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody, orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok. Przez resztę w nim mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. I Psalm 16. Powiedział mi dwie rzeczy. Psalm 23 i Psalm 16. Do złotej myśli Dawidowej. Strzeż mnie Boże, gdyż w Tobie szukam schronienia. Powiedziałem do Pana: Ty jesteś moim Panem, poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Co do świętych w tej ziemi, im, choć są wspaniali i choć są mą rozkoszą, pomnożą się troski, bo gonią za cudzymi bóstwami. Tym nie wyleję krwi na ofiarę i nie wezmą ich imion na wargi. Pan, oto mój dział i kielich pomyślności. Ty trzymasz w dłoni mój los. Wytyczono mi miejsce urocze. Tak, przypadło mi przepiękne dziedzictwo. Będę błogosławił Pana. To On udzielił mi rady. W nocy pouczyło mnie moje sumienie. Pan jest u mnie zawsze, na pierwszym miejscu. Dni u mej prawicy nie zachwieją się. Dlatego powyselało me serce, radość przeniknęła me wnętrze. Więcej, ciało również odpocznie bezpiecznie, gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłym. Nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. Więc, kochani, wiem, że jesteśmy wszyscy w pewnym wieku. Ja jestem już stara. A co dopiero Wy? Więc, tak naprawdę to jest piękne. Bardzo Panu Bogu za to dziękuję. I codziennie dziękuję Mu za to, że mam kolejny nowy dzień. Odkąd zachorowałam, robimy co roku z mężem ewangelizację z językiem angielskim. To nie jest reklama, nie musicie tam jechać, zapraszam. To Pan Bóg dał mi kilka córek. Niektóre mają o wiele więcej lat niż ja. Niektóre są dziećmi duchowych córek, które codziennie mają niezliczoną ilość pytań. A co z chrztem? A gdzie mam się ochrzcić? A to, a tamto? A jak mam z rodzicami? Znowu się pokłóciłam. A co mam zrobić? I tak dalej, i tak dalej. I jestem niezwykle Panu Bogu wdzięczna za to, że to On trzyma nasz los w swoim ręku. Każdego z nas. Nie musimy się bać. Nie musimy się bać umierać, ale też nie musimy bać się żyć. Bardzo serdecznie zachęcam nas wszystkich, żebyśmy się nie bali żyć. Ja widzę, że my niestety, niedawno słyszałam zdanie od młodej dziewczyny, na zaproszenie Wojtka pojechaliśmy do studentów do Krakowa i pewna wojowniczka, ja kocham takie, mówi: chrześcijanie siedzą w katakumbach. I najpierw pomyślałam, chyba nie. Im więcej nad tym myślę, 100% prawdy. 100% prawdy. Teraz też zadaję pytanie Wam. Czy siedzicie w katakumbach? Czy ja siedzę w katakumbach? Ta młoda, 20-letnia dziewczyna powiedziała, że jest tym oburzona, że siedzimy w katakumbach. Ja wtedy pomyślałam, że to nie jest prawda. Ale tak jak mówię, pytanie jest takie, gdzie jesteśmy, gdzie siedzimy? Czy jesteśmy uczniami Pana Jezusa? Czy jesteś gotowy umrzeć? Czy jesteś gotowy umrzeć? Czy jesteś gotowy żyć? Dziękuję.